Najpierw tramwaj pomiarowy, potem Hyundai wjechał na ulicę Belwederską jako pierwszy tramwaj pasażerski w ramach testów rozjazdów na tym całym skrzyżowaniu. Jak to wszystko wyglądało? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. I znajdziemy się na przystanku Goworka, ponownie na testach, jedzie wagon pomiarowy. Ale tym razem nie robimy testów, jeżeli chodzi o rozjazdy na Puławskiej, jeżeli chodzi o tramwaj na Goworka, o ulicę Spacerową, czy oczywiście na tramwaj na Gagarina. W dzisiejszym odcinku w końcu tramwaj do Wilanowa, już ten bezpośredni. No prawie, w sensie, no rozjazdy oczywiście i wjazdy w samą ulicę Belwederską, bo tam jeszcze tramwajów pasażerskich nie było. I w dzisiejszym filmie zobaczycie właśnie, jak pierwszy Hyundai tam wjechał, jak tramwaj pomiarowy, który właśnie widzicie, robił testy, jeżeli chodzi o wszystkie rozjazdy i całą sieć takcyjną, jeżeli chodzi o tamten odcinek, bo wiadomo, że trzeba było zrobić testy, jeżeli chodzi o sieć takcyjną, jeżeli chodzi o wjazdy z spacerowej, jak teraz jedziemy prosto w Belwederską, z Belwederskiej w Gagarina, z Gagarina w Belwederską i z Belwederskiej w Spacerową. Te wszystkie odcinki nie są normalnie codziennie wykorzystywane przez linię tramwajom 11 i nie były wcześniej jeszcze testowane i w ogóle wykorzystywane przez tramwaje warszawskie, więc w tym momencie po prostu były realizowane testy, jeżeli chodzi najpierw o sieć takcyjną, a później jeżeli chodzi o same rozjazdy, czyli po prostu czy przekładają się w dobry sposób, czy tramwaj z innego toru może zmienić może zmienić rozjazd po drugiej stronie, czy tramwaj mogą się podciąć i tak dalej. To wszystko zobaczycie w dzisiejszym materiale, czy po prostu czy nowe rozjazdy są w pełni bezpieczne i mogą być wykorzystywane w ruchu liniowym. No i jak widzicie, najpierw pierwszy rozjazd został przełożony ręcznie, no bo po prostu jeszcze nie było podłączone zasilanie, bo dopiero będzie już, jak zobaczycie, na ujęciach z Hyundaiem, więc tam w międzyczasie faktycznie rozjazd został uruchomiony. Nagle się zapaliła ta lampka z prawoskrętem prosto w Wilanów. Natomiast sam tramwaj pomiarowy w tym miejscu na tych ujęciach, bo te ujęcia mają już kilka dni. Jak widzieliście posty z tramwaju warszawskiego, to było dzień po tym, jak to się wszystko działo. Ujęcia, które będziecie teraz oglądać, działy się w godzinach nocnych, tak nie wiem, od jakiejś 22, 23, jakieś 3 nad ranem, więc to trochę się jak zawsze zeszło. Niemniej no te ujęcia już chwilę mają, natomiast tramwagon pomiarowy na tym odcinku dotąd mniej więcej do przystanku już wcześniej dojechał. Teraz przejechał oczywiście dłuższy odcinek, jak widzicie, bo teraz dojechał do końca całej trasy, jeżeli chodzi o uszynienie po prostu sieci takcyjnej, która się znajduje na samym końcu, który właśnie możemy tam zobaczyć dalej. No natomiast no, tramwaj pomiarowy już był na Belwederskiej, natomiast największym elementem, który za chwilę zobaczycie, to jest właśnie Hyundai, którego wcześniej jeszcze tutaj w ogóle nie było. Za chwilę wysiądą pasażerowie techniczni z samego tramwaju, no i już na ujęciach z drona będziecie dokładnie mogli zobaczyć, jak właśnie tramwaj pomiarowy przejeżdża przez te wszystkie tory, rozjazdy, przejazdy, przez każdy z torów musi po prostu przejechać i sprawdzić. Nawet na odcinkach, które de facto liniowo nie będą wykorzystywane, bo ten odcinek, który aktualnie tramwaj wykonuje, czyli właśnie zjazd z Belwederskiej, znaczy tramwaj jedzie pod prąd, natomiast to jest połączenie ulicy Gagarina z ulicą Belwederską, czyli tak, żeby po prostu tramwaj z aktualnego krańca Sielce mógł pojechać na Stegny bądź też do Branickiego. Wiadomo, że taki odcinek, na takiej relacji aktualnie tramwaje żadne nie będą jeździć. Może w przyszłości, kiedy jednak ten most jak się przejdzie tramwaj przez Stegny i takie tam były kiedyś koncepcje, żeby po prostu ten tramwaj pojechał dalej prosto na Gocławek, takie były koncepcje, tego most chyba z tego jednak zrezygnował, miał być w pełni tylko łącznie most tramwajowy wybudowany mniej więcej w podobnej lokalizacji jak sam most Siekierkowski, no to wtedy wiadomo, że ten rozjazd byłby wykorzystywany, bo tramwaj mogłyby pojechać prosto właśnie z Wilanowa dalej na Gocławek, oczywiście wiadomo, że jadąc też również przez sam Czerniaków. No, Czerniaków też zresztą czeka na linię jakąś swoją tramwajową, natomiast relacja tramwajowa Czerniaków-Wilanów raczej nie jest prawdopodobna do wykorzystywania, ale w przypadku jakichkolwiek objazdów, to tramwaje wszystkie z Gdańskiego będą mogły po prostu awaryjnie, zamiast jechać dalej prosto na górę spacerową, będą mogły po prostu skręcić w prawo w tym miejscu i żeby nie musiało być po prostu ta cała trasa tramwajowa wyłączona z eksploatacji. Natomiast, no niemniej, wiemy aktualnie w tym momencie, że ten odcinek nie będzie na razie wykorzystywany. Chociaż też wiecie, może się kiedyś coś zmienić, że faktycznie z Czerniakowa, jak już tam powstanie ta pętla pełnoprawna pętla tramwajowa tam przy forcie,
No to po prostu tramwaje może będą jechać właśnie całym odcinkiem Okotowskim i później będą jechać w pętlę Stegny, jechać prosto do metra Wilanowska. Ale dobra, to jest tylko właśnie moje snucie planu. Wiemy na razie tylko właśnie tyle, że jakiekolwiek koncepcje, jak te tramwaje ostatecznie będą jeździć na tym całym odcinku, czyli właśnie i linie autobusowe, i linie tramwajowe, jak będą funkcjonować po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa w pełnej formie, czyli za mniej więcej rok. Dowiemy się tego dopiero za jakoś nie wiadomo kiedy, w sensie ZTM się ociąga z tym publikacją faktycznie zmian i planów, jeżeli chodzi o całe zmiany, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa. Konsultacje społeczne się już dawno zakończyły, natomiast ZTM miał na początku w połowie września poinformować o tym wszystkim, znaczy pierwotnych albo w połowie sierpnia, później połowa września i teraz chyba w połowie października to sobie. A wiecie, też żeby nie było tak, że ZTM później powie, jakie tramwaje pojadą do Wilanowa, jak już teraz tramwaje do Wilanowa będzie gotowa. Chociaż chyba jest to oczywiste, że raczej takiej sytuacji nie będzie. Natomiast jak widzicie, tramwaj też w niektórych momentach, jak widzicie, wagon pomiarowy, żeby przejechać przez wszystkie możliwe odcinki torowe w tym miejscu, czy pod jednym, czy w jedną stronę, czy w drugą stronę, bo sam tramwaj, jak widzicie, jest jednokierunkowy, no to oczywiście musiał w tym miejscu, na tym skrzyżowaniu zrobić trójkątowanie, żeby po prostu wjechać w odpowiedni z torów. Też co ważne, czego możecie nie wiedzieć, z tego co się dowiedziałem, wagon ten, no on jest już starszy, no widzimy, że to jest poróweczka przerobiona, podobno ma być jakiś nowszy, ale to też będzie jakaś przerobiona H105. Natomiast ważne jest to, że nawet ta przerobiona parówka ma swoje ograniczenia. Podstawowym ograniczeniem jest to, że pomiar robi tylko właśnie w jednym z kierunków, czyli jak wjechała tutaj na złym torze, to i tak pomiar będzie musiała być zrobić jadąc w odpowiednim z kierunków. To taka ciekawostka, której mogliście na przykład nie wiedzieć. Natomiast jak widzicie, później na wszystkich tych relacjach jeszcze tramwaj musiał pojeździć w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą, żeby to wszystko się udało, no a później już się pojawił faktycznie pierwszy Hyundai. I pierwszy Hyundai, no tego nie mam na dźwięku nagranego, ale faktycznie przełożył rozjazd w tym miejscu, więc pierwszy rozjazd został przełożony, tego niestety nie nagrałem na dźwięku, ale no miałem okazję być obok tego rozjazdu, jak widzicie, więc usłyszałem to. Jak widzicie, miga w tym miejscu, rozjazd jest zablokowany, tramwaj skręcił, pierwszy Hyundai przełożył sobie elektronicznie rozjazd i pojechał właśnie w kierunku Wilanowa. Następnie zjechał na tor prawy, który jest wspólny dla autobusów i tramwajów i niedługo również dla samochodów, bo po prostu będzie duch przerzucony, jeżeli chodzi o odcinek spacerowy. To chyba wam później w tym materiale. No jak widzicie, tramwaj następnie bez jakichkolwiek większych problemów skręca w prawo przy zatrzymaniu oczywiście ruchu, bo w tym miejscu jest jeszcze sesja świateł, nie uwzględnia tramwajów i wjechał w ulicę Belwederską. Więc taki oto i proszę Państwa, pierwszy Hyundai, pierwszy tramwaj pasażerski, ale jeszcze bez pasażerów, bez ruchu liniowego, jako przejazd techniczny, ale jednak jako tramwaj nietechniczny, przynajmniej jeżeli chodzi o samą konstrukcję pojazdu, wjechał właśnie na przystanek tramwajowy Spacerowa w kierunku pętli Krańca na Branickiego, czyli po prostu w kierunku Wilanowa. Więc historia w tym momencie działa się na naszych oczach. No jak widzicie, tramwaj przyjechał sam przystanek, z tego co kojarzę, nie, on zatrzymał się na przystanku. No dobra, no tutaj też się mniej więcej przystanek kończy. Przystanki ogólnie wszystkie, jeżeli chodzi o przystanki wspólne tramwajowe i autobusowe, na całym odcinku tramwaju do Wilanowa, są przewidziane, aby na spokojnie dwa tramwaje za sobą mogły się zatrzymać. Jedynym przystankiem, który tego nie spełnia wymogu, jest Kraniec na Branickiego, gdzie są trzy tory krańcowe i jeden tor jest przygotowany na dwa tramwaje ze sobą, a pozostałe dwa są przewidziane na jeden tramwaj. Niemniej wszystkie przystanki są przewidziane, żeby po prostu mogły się zatrzymać ze sobą dwa tramwaje. Tutaj też ten tor, po którym właśnie tramwaj wjechał, jest trochę inny, bo tak samo jak właśnie w tym kierunku jedzie teraz tramwaj po przeciwnym kierunku, w sensie on jedzie teraz pod prąd, to w drugą stronę razem z tramwajami wtedy będą przyjeżdżać autobusy, czyli autobusy zjeżdżające ze Spacerowej, jadące dalej w kierunku Wilanowa, będą jechać wspólnie trambusem, czyli po prostu pasem autobusowym na torowisku tramwajem. Później te autobusy będą się tak ciągnąć mniej więcej do trasy Siekierkowskiej, gdzie jest po prostu zjazd z torowiska i się zaczyna rozchodnik na dużej długiej tym odcinku po prostu do Wilanowa. Natomiast ten odcinek po prostu, gdzie jest mało miejsca, został zrealizowany tak, aby to było po prostu wspólne. I co ważne, o czym już mówiłem nie w jednym materiale, ten odcinek wspólny, który został w tym miejscu wykonany na całej długości tramwaju do Wilanowa, czyli po prostu tam, gdzie autobusy i tramwaje jeżdżą wspólnie na jednym pasie, został zrobiony nową metodą, nie taką, jaką mamy na trasie WZ na znaczącej długości, tylko faktycznie tak jak tam na moście Poniatowskiego, znaczy nie Poniatowskiego, tylko Śląsko-Dąbrowskim, jest bardzo krótki odcinek, ale został zrobiony na całej podbudowie betonowej. Tak samo tutaj cała budowa tramwaju do Wilanowa jest zrobiona na podbudowie betonowej i cała jezdnia dla autobusów
jest zrobiona w betonie, a torowisko tramwajowe po prostu szyna jest lekko w teorii obniżona, de facto jest na tej samej poziomie co autobusy, dzięki czemu autobus jak będzie jechać nie będzie tak bardzo niszczyć torowiska tramwajowego, bo to jest zazwyczaj największy problem jeżeli chodzi o wspólne trasy autobusowo-tramwajowe. W Warszawie takich mamy co prawda mało, ale parę powstało. Ich największym problemem jest to, że po prostu torowisko tramwajowe w tego typu miejscach bardzo szybko się starzeje i psuje. Natomiast na tej całej długości tramwaju do Wilnowa została zastosowana właśnie cała konstrukcja betonowa, jeżeli chodzi o całą nawierzchnię i dzięki temu, przynajmniej w teorii, będzie to lepiej funkcjonować. Jedyny minus, taki znaczący dla mieszkańców okolicy, to jest to, że na podbudowie betonowej jakikolwiek pojazd by nie jechał, osoby, które jeżdżą A2 doskonale pewnie wiedzą, no na niektórych autostradach to też jest, to podbudowa betonowa co prawda jest najtrwalsza, ale jest najgłośniejsza. To jest minus. W sensie podobno tu jakieś wyciszenia są. Na tramwajów może i tak, ale nie wiem jak to będzie, jeżeli chodzi o jeżdżenie samych pojazdów kołowych typu autobusy. Bo wy wiecie, pamiętajcie, jeżeli tramwaj jedzie po rozchodniku, to pomijając to oczywiście, że cała woda jest w tym miejscu utrzymywana, ładnie to wygląda, daje też takie powietrza, no i też po prostu o wiele dla mnie najważniejszym elementem to jest faktycznie sam wygląd i to, że jest trochę więcej tej zieleni we przestrzeni miejskiej. Natomiast pomijając to, to i tak to właśnie rozchodnik tłumi cały hałas, dzięki czemu trasa tramwajowa w tego typu miejscu jest cichsza. A to też ma znaczenie dla mieszkańców okolicy. Więc to też są takie plusy. Na cały odcinek na spacerowe i Goworka będzie w rozchodniku. Tam po części już na górę najczęściej na Goworka pojawił się rozchodnik. Zresztą zobaczycie też to na jednym ujęciu, bo będę tam na górze. Na sam koniec, więc faktycznie tak to wygląda. No i teraz mamy przyspieszone dosyć mocno ujęcie. To jest 20-krotne przyspieszenie. Jak tramwaje podcinały się, bo jak widzicie są dwa tramwaje na dwóch różnych torach, aby po prostu sprawdzić czy w każdym poziomie iglica się przestawia w dobry sposób, jeżeli chodzi o rozjazd, też były momenty, jeżeli chodzi o podjazd wcześniej dwóch tramwajów ze sobą, czyli po prostu sprawdzenie, czy jeżeli tramwaj jest na rozjeździe, to rozrzutnica się przestawi pod tramwajem. Oczywiście wiadomo, że planowane jest, żeby tak się nie wydarzyło i tak też również się nie wydarzyło. Natomiast to na sam koniec mogliście zobaczyć, jak był testowane, co się stanie, jeżeli iglica nie dolega do którejkolwiek z krawędzi, czy po prostu wyświetli się na wyświetlaczu kropka. To jest bardzo rzadki przypadek, raczej mało kto ma taką okazję zobaczyć kropkę. Ja byłem w Łodzi, przestawiałem zjazdy, to miałem okazję zobaczyć to nie jeden raz. Natomiast w Warszawie zobaczenie kropki jest dosyć rzadkie, chyba się, że wjeżdża się na pętlę Banacha. I to oznacza, że po prostu rozjazd jest nieprzełożony, nie styka się z żadną z krawędzi, przez co nie można wjechać na niego. I też było właśnie pytanie, czy jeżeli rozjazd jest niezablokowany i jest kropka, czy po prostu się przełoży na dany kierunek, no i też oczywiście w każdym z przypadków się przekładał. No i tu już macie ujęcia z drona FPV, żebyście tylko mogli zobaczyć to z innej perspektywy, tym razem testy rozjazdów, jeżeli chodzi o odcinek z Gagarina. To też ciekawe, jeżeli chodzi o ten rozjazd, on powstał podczas budowy tramwaju na Gagarina, ale sam rozjazd donikąd jeszcze wtedy nie prowadził, bo oczywiście tory tramwajowe, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilnowa, nie były gotowe, bo tramwaj na Gagarina kończy się na tym przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym. Dalej mamy tramwaj do Wilanowa. Tak, wiem, to jest pokręcone, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Ale czemu to jest ważne? Ważne jest to, że po prostu jeden i drugi odcinek realizuje zupełnie inny wykonawca. Tramwaj na Gagarina jest już całkowicie gotowy, do Wilanowa jest w trakcie budowy i ma się zakończyć na koniec 2025 roku. A z kolei ten sam wykonawca, który realizował tramwaj na Gagarina, aktualnie buduje tramwaj na Rakowieckiej, gdzie najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu uda mi się nagrać ujęcia, ale walczę z SOP-em, żeby po prostu mi dali zgodę na latanie w tamtym też i rejonie. Tymczasem, no jak widzicie, tramwaj ponownie wjechał, teraz już na dobrym kierunku, w relacji, która raczej nie będzie w ogóle wykorzystywana przez tramwaje liniowe, czyli właśnie przejazd z Krańca Sielce, z Gagarina prosto w ulicę Belwederską. Jak widzicie, nawet z pasażerami tutaj przejechał i teraz rozpoczęły się w tym momencie testy zjazdów, jeżeli chodzi o cały odcinek tutaj na ulicy już bezpośrednio Belwederskiej. Też zwróćcie uwagę, mogliście zauważyć, że rozjazdy zjazdowe nie są testowane, rozjazdy zjazdowe nie są elektroniczne, one są, po prostu one się przestawiają automatycznie pod naporem tramwaju, który przejeżdża przez niego. Są też specjalne rozjazdy, jak chociażby na Daszyńskiego, czy takie, które się pojawiły na Stawkach, również takie się pojawiły tutaj na Świętego Bonifacego, czyli rozjazdy, które są przeskakujące, czyli one są na stężynie, automatycznie się przestawiają cały czas w taką samą lokalizację. Tak, podobne rozjazdy są również na przykład chociażby na Winnicy. No i takich rozjazdów nie trzeba testować, znaczy trzeba przetestować oczywiście, przejechać przez niego, ale ich się nie przestawia elektronicznie, przestawia się je ręcznie, jeśli będzie taka potrzeba, ale raczej tego też się raczej nie robi.
No i przejdźmy sobie dalej. To jak widzicie, ta jezdnia cała prawa jest jeszcze całkowicie niegotowa, a same tramwaje, jeżeli chodzi o odcinek tramwaju do Wilnowa, mają ruszyć już niedługo. Bo ile co ważne, same testy, które będziecie jeszcze oglądać teraz do końca, przeszły pomyślnie, więc wiadomo, że teraz niedługo będą się odbywać testy, jeżeli chodzi o pozostałe rozjazdy, cały odcinek do Bonifacego i tak dalej. Nie wiem, jak to będzie jeszcze dokładnie realizowane. Natomiast nieważne jest, ważne jest to, jeżeli chodzi o te wszystkie etapy, to będzie jeszcze realizowane przez najbliższe kilka tygodni. I dopiero kiedy zakończą się wszystkie testy i będą gotowe wszystkie przystanki autobusowe na całej długości, będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, będą do niej wszystkie dojścia już gotowe, przejście dla pieszych, sygnalizacje działające, dopiero wtedy tramwaje do Wilnowa mają ruszyć. Ma to nastąpić na przełomie października i listopada 2024 tego roku. Tak, trzeba podkreślać, bo ja wiem, że wy w komentarzach nie wierzycie, że tramwaje kiedykolwiek dają do Wilnowa i że to jest w ogóle bezsensowna inwestycja i tak dalej. Ja widzę was, ale zobaczycie, ten tramwaj pojedzie jeszcze w tym roku i to naprawdę w przeciągu najbliższego miesiąca tramwaje na spokojnie już ruszą na ten cały odcinek. Niemniej, no po prostu trzeba jeszcze zakończyć wszystkie testy i musi wszystko przejść też pomyślnie, więc tych filmów z testu, mam nadzieję, że mi się jeszcze trochę uda zrealizować, żebyście po prostu zobaczyli, jak te tramwaje będą tam funkcjonować, jeździć, kursować w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę i tak dalej. No tymczasem, jak widzicie, w tym momencie na tych ujęciach już testy się zakończyły. Po prostu tramwaj ostatni zjeżdża, już wjeżdża w ulicę spacerową, zjeżdża z odcinka, który jest jeszcze w budowie. Znaczy no, odcinek tutaj na spacerowej cały czas jest w budowie i może w sumie o tym teraz powiem. W najbliższym czasie tramwaje w tym miejscu będą trochę inaczej kursować. Dlaczego? No, znaczy tramwaje będą jeździć w miarę normalnie, z tego co zrozumiałem, ale samochody będą wjeżdżać na torowisko tramwajowe. Na tym odcinku mamy wspólny odcinek dla autobusów i tramwajów. Natomiast trzeba sfrezować całą tą nawierzchnię i zrobić po prostu ostateczną nawierzchnię na całej tej też i inwestycji, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie i jeżeli chodzi o wjazd z ulicy spacerowej w pozostałe, w całe skrzyżowanie właśnie Goworka i Belwedeckiej, jak i również oczywiście z samej ulicy Gagarina. No i aby to po prostu zrealizować, jeżeli chodzi o zjazd ulicy spacerowej, tutaj po prostu dać ostatnią warstwę asfaltu, trzeba przerzucić po części ruch samochodowy na torowisko tramwajowe i to ma nastąpić najbliższy poniedziałek, z tego co zrozumiałem. Więc jak ktoś, jeżeli jeździcie tutaj samochodami czy też autobusami, nie zdziwcie się, że nagle jesteście na torach, tak. To taka ciekawostka. Jak będzie to funkcjonować, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy? Nie wiem, bo tego nie doczytałem, no ale taka ciekawostka w tym miejscu będzie w najbliższym czasie. Tymczasem tutaj, jak możecie zobaczyć, właśnie tramwaj wjeżdża na rozchodnik, który tutaj na ulicy Goworka został w ostatnim czasie rozłożony. No i tutaj już się znajduje i tramwaje dzięki temu jeżdżą jeszcze bardziej po cichu w tym miejscu. Tymczasem to było na ten temat tego materiału. Jeżeli taki film z budowy tramwaju do Wilnowa, właściwie testów, rozjazdów na Belwederskiej, Gagarina i spacerowie wam się podobało, to zostawcie łapkę górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Koniecznie oglądajcie niedługo, bo będą kolejne testy, które będziecie mogli oglądać. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cały czas budowa tramwaju do Wilnowa na kanale Awiznosz będzie do końca i jeszcze kilka miesięcy dłużej, aby zrobić podsumowanie całej tej inwestycji od początku do końca. A tramwaj do Wilnowa kończy się tutaj, już na ulicy Marszałkowskiej, gdzie się kończy w tym miejscu rozchodnik. Cześć!